Dzień dobry. Dziś na przykładzie doświadczenia łanowego z miejscowości Żory chciałbym pokazać wyniki plonów i wilgotności ziarna kilku odmian kukurydzy. KWS Kaszmir w roku 2019 dał najwyższy plon suchego ziarna w doświadczeniach rozpoznawczych Coboru i Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. Bardzo dobrze oddaje wodę z ziarna przed zbiorem, a plony ziarna są bardzo wysokie. Odmiana Kidemos zarejestrowana w Polsce kilka lat temu, jest od 3 lat na polach produkcyjnych, jest bardzo popularna w Polsce centralnej i południowej. Jednocześnie bardzo wysoko plonuje i jest to jedna z najwyżej plonujących odmian OVO260. KWS Szmaragd to kolejny wysoko plonujący den. W roku 2018 dał najwyższy plon suchego ziarna w oficjalnych doświadczeniach rozpoznawczych Coboru i PZPK. W tym roku też bardzo dobrze sypie na wielu polach. KWS Iconico to nowa odmiana o ziarnie Flint Dent. Polecamy ją do uprawy na ziarno i kiszonkę w całej Polsce. Jest to nowa odmiana zarejestrowana w Polsce w roku 2020. Miała najwyższy plon ziarna w typie Flint Dent w grupie średniowczesnej. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do śledzenia kolejnych filmów, gdzie będziemy się dzielić z Państwem wynikami plonowania kukurydzy w Polsce.